Combine węglowy. No proszę Państwa, teraz zobaczycie Państwo pracę już kombajnu węglowego, czyli no kombajn, w dzisiejszych czasach tego typu kombajny pracują na kopalniach. Może nie tyle samego kombajnu, bo to co tu Państwo widzicie, to jest w pełni zmechanizowana ściana wydobywcza. Tak to się nazywa, czyli to już jest tutaj wszystko zintegrowane. Czyli kombajn jest integrowany i połączony z przenośnikiem taśmowym, przenośnikiem zgrzebłowym i ten zgrzebłowy przenośnik połączony jest tymi metalowymi ramionami z obudową, bo to już obudowa sekcyjna. Hydrauliczna, więc to wszystko już pracuje razem jako jedna wielka całość. Tu proszę Państwa mamy zabudowanych 11 sekcji. Sekcja mniej więcej około 1,5 metra, to jest jedna sekcja. One są wszystkie połączone z przenośnikiem taśmowym. Jest tu 11 sztuk. Zgrzebowym, przepraszam. Normalnie mamy tutaj, tu jest zabudowanych 11 sztuk. Normalna ściana ma tych sekcji od 150 do ponad 200. Czyli tą odległość, którą tutaj widzimy, byśmy musieli jakby razy 15 albo razy 20, to by nam dopiero oddało faktyczną długość ściany, która jest urabiana węglowo, nie? I tej zmechanizowanej ściany. Ja teraz uruchomię ten kombajn, zobaczcie Państwo, jak ten kombajn pracuje. Uruchomię też te sekcje, zobaczcie Państwo, jak one samoczynnie, hydraulicznie się przesuwają, a potem jeszcze parę słów Państwu przekażę. Bez schylania nadmiernego można przejść. No proszę Państwa, to już jest sterowane pilotem, czyli całkiem inne bezpieczeństwo. Nie ma tego łańcucha, tylko jest ta drabina. Tu są te gwiazdy, które ciągną ten kombajn po tej drabinie. Thank you.